dzisiaj każda osoba, która wejdzie i jest w stanie wejść na pełnej petardzie w rynek i zastawać się w pełni do moich wskazówek, jest w stanie zarobić tyle na jednym flipie, co przez cały rok na etacie. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby skutecznie flipować? Kto zna Daniela, wie, że Daniel miał 30 tysięcy, ja miałam 13. Wiem po warsztatach, że żeby flipować nie trzeba mieć w ogóle pieniędzy. Skupię się tutaj o postępowaniach upadłościowych dotyczących konsumentów i tego, co wy możecie jako fliperzy pozyskać z takich postępowań. Więc uważam, że to jest dobry pomysł, żeby móc pierwszego flipa zrobić bez kapitału. Wiem, że Daniel też tak robił. W sprzedaży to nie produkt jest najważniejszym elementem. Jeżeli jest najważniejsza emocja, jakim jest zaufanie, to jest sprzedaż. Bez zaufania nie ma sprzedaży. Daniel opowiadał, że zaczynał też w wieku 22 lat. Nie miał żadnej kasy na koncie oprócz 30 tysięcy na ten zadatek. Ja wtedy pomyślałem sobie, kurczę, mam tyle samo lat co Daniel w tamtym okresie czasu i mam, powiedzmy, jakiś tam kapitał rodzinny, żeby zacząć tą przygodę z fliperką. Jak większość z was, widziałem, jest fliperami, ja również zaczynałem od flipowania i w trakcie, kiedy już tak kilkadziesiąt flipów przeorganizowałem, bardziej już miałem coraz większą wiedzę, stwierdziłem, że też chciałbym robić większe rzeczy, no i tak postanowiłem, że pomyślę o deweloperce. Czasami używamy takiego sformułowania, że Daniel został ojcem chrzest naszej współpracy. Ile jest dla Ciebie warte, żeby dzisiaj pójść i zacząć zwiększyć swój biznes o 100%? Czyli Twój styl życia się zwiększy o 100%, Twój kapitał będzie się pomnożył o 100%, Twoje inwestycje będą większe o 100%.